Szczęść Boże w 13. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Któż z nas nie zna uczuć oburzenia, złości i gniewu? Ile razy jakaś osoba się z nami nie zgadzała, podważała to, co mówimy, wymawiała nam złe intencje? Czy w takich sytuacjach złośliwość nie wysunęła się na pierwszy plan? Czy nie zdarzyło się nam komuś dogryźć, bo sprawił nam przykrość, albo odpłacić za doznaną krzywdę? Jest to część naszej biedy. Wydaje się nam wtedy, że tak najprościej. Ale dążenie do konkretnego dobra nie może oznaczać używania w tym celu niewłaściwych, czy też wręcz złych środków. Jezus pokazuje wyraźnie swoim uczniom, że zasada cel uświęca środki nie jest najlepszą opcją, a nawet się temu sprzeciwia. Jan i Jakub, którzy zostali wysłani, by znaleźć miejsca na nocleg, spotykają się z nieżyczliwością Samarytan. Nie dość, że kulturowo różnią się od siebie Żydzi i Samarytanie, to jeszcze brak pomocy z ich strony rozpalił ich złość. Chcieli rzucić ogień na wioskę, by pokazać, jak bardzo są zagniewani. Dlatego nazywa się ich synami gromu. Zapałali świętym gniewem. Na ich zachowanie pojawiło się stanowcze nie ze strony Jezusa. Skarcił ich wręcz z taką samą siłą, jak uciszył burzę na jeziorze albo wypędzał złe duchy. Przecież oni chcieli oddzielić chwasty od zboża. Tu pojawia się wskazówka, że między pomysłem a realizacją powinno się jeszcze pojawić wahanie. Co ty, panie, byś zrobił w takiej sytuacji? Zapewne jeszcze nie do końca znamy naszego mistrza, ale trzeba się z jego zdaniem liczyć. Jak zauważamy, Jezus także unosił się gniewem, ale za nim nie szła przemoc, ani nikogo do niczego nie zmuszał, bo on jest wolny. Ojciec Jacques Philippe ze wspólnoty błogosławieństw powiedział: jeśli chcemy być wolni, szczęśliwi, to musimy odważyć się powiedzieć sobie: nikt nie jest mi nic dłużny. Ani ci, co mnie skrzywdzili, bo im przebaczyłem, ani ci, którym wyświadczyłem dobro, bo pragnę ich kochać bezinteresownie. W liście do Galatów słyszymy: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Postępujcie według ducha. Wolność to zdolność wyboru. Podejmując świadome decyzje poruszone miłością. W procesie wychowania drugiego człowieka trzeba nam się zgodzić na jego osobistą wolność i umieć ją uszanować. Dlatego relacje z drugim człowiekiem kosztują nas tak wiele i wymagają tak wiele czasu. Ewangelia uczy nas, że chrześcijanin ma rozegrać walkę najpierw w swoim sercu, a nie z innymi, których może mylnie odebrać jako zagrożenie. Kiedy opanujemy sytuację i przestaniemy działać pod wpływem złości czy urazy, okaże się to naszym duchowym postępem. Możemy stawać się jak mistrz w momencie, kiedy nie musimy go pytać, co należy czynić, gdyż sami już to wiemy. Ale by dojść do takiego poziomu, potrzebujemy czasu dojrzewania i dalszego poznawania. José María Escrivá mawiał: nawet w chwilach, w których głębiej dostrzegamy własne ograniczenia, możemy i powinniśmy patrzeć na Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, wiedząc, że jesteśmy uczestnikami życia Bożego. Nie ma nigdy dostatecznych powodów, by oglądać się wstecz. Pan Jezus jest u naszego boku. Musimy być wierni, lojalni, wypełniać swoje obowiązki, znajdując w Jezusie miłość i zachętę do zrozumienia pomyłek innych i przezwyciężania swoich własnych błędów. Ta lekcja wolności i całkowitego oddania się wierności i hojności udzieloną przez Jezusa jest cały czas aktualna. Tylko ten, kto należy do prawdy, nie jest niewolnikiem władzy czy więzów, ale w wolności służy braciom i siostrom. Tylko przez miłość przebaczającą i bezinteresowną możemy stawać się naprawdę sobą i możemy pociągać innych do stawania się sobą. Tak jak uczynił Eliasz względem Elizeusza. Zarzucając na niego swój płaszcz, sprawił, że młodzieniec poszedł za nim i stał się podobny do niego. A jakbyśmy chcieli dowiedzieć się więcej o Elizeuszu, to on w swojej posłudze stał się najwspanialszym przedstawicielem całej tradycji prorockiej. Gdyż jedyną jego drogą było pokazywanie Boga prawdziwego, którego kochał i doznawał jego bliskości. Choć sam był bardzo emocjonalny, a jego nastrój udzielał się całym tłumom, to w tym wszystkim był prawdziwy i autentyczny. I to właśnie Elizeuszowi Bóg ukazał się w łagodnym powiewie wiatru, by pokazać, że miłość jest łagodna i cierpliwa, choć przenosi góry i uspokaja wzburzone fale. Jednym słowem, w Bogu jest nasze ukojenie, nasz spokój i nasza nadzieja, że wszystko, co złe, należy wpierw przemodlić, by nie zrobić komuś piekła. Do zobaczenia za tydzień.
z Panem Bogiem.